W 2016 roku w październiku obchodziliśmy 65-lecie, a więc to jest 65 lat istnienia placówki w tym środowisku. Podkreślam placówki, ponieważ przez lata ewoluowała i nazwa, ale także nasza placówka przenosiła się w swojej historii do kilku już budynków. To taka ciekawostka. Nazwa placówki się nie zmieniła przez te wszystkie lata. Jesteśmy placówką wychowania pozaszkolnego. I tak właśnie rozumiemy naszą misję. Wspieranie szkół, wychowanie na pierwszym miejscu. Edukacja w tych dziedzinach hobbystycznych, dziedzinach zainteresowań młodych ludzi. I zaistniała potrzeba organizacji placówki, która służyłaby właśnie młodzieży tego typu. Zatem i nazwa Dom Harcerza. Pierwszymi instruktorami w tej placówce naszej, w Domu Harcerza, byli instruktorzy harcerscy, a młodzież była typowana. Była to najzdolniejsza młodzież, ta, która osiągała znaczące wyniki szkolne i przejawiała wszelkiego rodzaju zainteresowania. Oczywiście czasy były ciężkie. Pierwszą rzeczą to było założenie konta i ustanowienie kierownika. Taką funkcję nosił wtedy pan Jan Pisarski, pierwszy kierownik Domu Harcerza od 1951 roku. Zatem pierwsze zakupy, gromadzenie sprzętu, najpierw w prywatnym mieszkaniu tegoż kierownika, potem przydział lokalu i pierwszy lokal od jesieni 1951 roku, pierwszy adres naszej placówki to Ofiar Oświęcimskich 1. Z ładnym ogrodem, no i zaczęła się cała ta zabawa, rekrutacja dzieci. Kierownikiem tego domu harcerza był Jan Pisarski, ale on jednocześnie prowadził gabinet harcerski. Była to ciekawa forma, ponieważ w tym gabinecie przede wszystkim przeprowadzano wzorcowe zbiórki harcerskie i uczestnikami byli starsi harcerze, także instruktorzy. To był czas, kiedy było niesamowite zapotrzebowanie na słowo polskie na naszych terenach, szczególnie słowo pisane. Zatem natychmiast powstała biblioteka, sukcesywnie wzbogacana, a pierwszymi pracownikami w bibliotece była Zofia Pisarska, żona kierownika, i Franciszek Ryży. Franciszek Ryży stworzył także pierwszą ciemnię i już od pierwszych dni Domu Harcerza kształtuje się nauczanie w ciemni, zajęcia fotograficzne, no ale także były już u zarania koła, sekcje artystyczne, chociażby zespół mandolinistów, który stworzył Eugeniusz Łaba, bodajże najdłużej pracujący nauczyciel w Młodzieżowym Domu Kultury z wielkimi osiągnięciami. Ten zespół mandolinistów już na początku odniósł niesamowity sukces, mianowicie poprzez cykl eliminacji rejonowych, powiatowych, wojewódzkich został zakwalifikowany do uświetnienia takiego wtedy wielkiego święta w Polsce, czyli Festiwalu Młodzieży w Warszawie, który odbył się w 1953 roku, więc koncertowali w Warszawie. W wannałach naszej placówki są właśnie zdjęcia z koncertu w Łazienkach z okazji tego Festiwalu Młodzieży. Zespół Pieśni i Tańca i Barbara Przyborowska. Wielkie trudności ze strojami. Tu pomagali wszyscy rzemieślnicy, świdnicy, szewcy, krawcy, kuśnierze. To były no, niesamowite potrzeby w strojach, bo też i zespoły wtedy były bardzo, bardzo liczne. Sam zespół mandolinistów to było 40 osób, 40 instrumentów, w większości mandoliny. Notabene nagrodą za ten sukces w Warszawie był zestaw 20 mandolin nowych, które przywieźli ze stolicy. I od samego początku
rozpoczęła swoją pracę i trwa ona do dziś nieprzerwanie, modelarnia. Pierwszym instruktorem w modelarni był Jerzy Skiślewicz. Ja w swojej historii dyrektora spotkałem się z wieloma osobami, które wyszły niejako spod ręki Jurka Skiślewicza i są to dziś naprawdę wspaniali ludzie w różnych zawodach, przeważnie technicznych, politechnicznych. Także gdzieś krążą opowieści, wspomnienia, jak to kilka razy do roku Jurek Skiślewicz, świętej pamięci już, organizował wyjazdy do Jeżowa pod Jelenią Górą, bo tam były zakłady drzewne i stamtąd przywożono niesamowicie cenne skrawki sosny syberyjskiej czy innych drewnopodobnych materiałów do budowy modeli, bo modele wtedy budowano od podstaw, zgodnie z planami. Były to przeważnie modele latające i pływające. Szybko się okazało, że budynek przy Ofiar Oświęcimskich wymaga remontu, zatem przeniesiono dom harcerza na ulicę Śląską 31, to jest obecnie budynek hotelu sportowego, samodzielny, także z dużym, ładnym terenem zielonym. Tu powstawały kolejne sekcje. Janusz Lipiński zorganizował sekcję turystyczno-krajoznawczą. Niejako pochodna pracy harcerskiej, bo tutaj organizowano wycieczki, rajdy po Kotlinie Jeleniogórskiej, po Karkonoszach, po okolicznych górach, ale co ciekawe, niedzielne biwaki nad Bystrzycą, także obozy wędrowne, także całe 2 miesiące wakacji spędzano pod namiotami z uczestnikami tychże sekcji i nie tylko. I tu, jak doczytałem się, co jest dla nas kolejnym fajnym odkryciem, od 1953 roku działała w tym domu harcerza sekcja szachowa prowadzona przez Mieczysława Markiewicza. W annałach naszej historii odnaleźć można też takie ciekawostki, jak to sekcja fotograficzna współpracowała wyśmienicie z pogotowiem ratunkowym, bo tam zdobywano chemikalia do pracy w ciemni, jak to z pogotowiem ratunkowym współpracowała modelarnia, ponieważ tam kupowano eter jako paliwo do silników, silniczków tych napędzających modele latające. Ale też ciekawostką jest, że Jan Pisarski w piwnicach domu na ulicy Śląskiej, czyli w domu harcerza, prowadził pracownię biologiczną. A młodzież uczęszczająca na te zajęcia, szczególnie w okresie wiosennym, bardzo często wędrowała na Ofiar Oświęcimskich, gdzie jeszcze oczywiście nie było osiedla, była wspaniała aleja morw. I wędrowali tam z wielkimi worami, zbierając świeże liście tych morw, ponieważ w piwnicach hodowano jedwabniki. Taka ciekawostka wydaje się być niespotykana w dzisiejszych czasach, ale cóż, niewątpliwie hodowano je dla zysku, bo jedwabniki były bardzo popularne, a popyt na materiały jedwabne, że tak sobie przypomnę, chociażby eksportowane, nie, importowane pończochy, to był przecież rarytas. Cóż, okazało się, że budynek jest zbyt oddalony od centrum i szczególnie w okresie zimowym dzieci napotykały dużą trudność w dochodzeniu na zajęcia. Zatem przeniesiono po raz drugi naszą placówkę na ulicę Lelewela 17. To jest obecny budynek, ale wejście było od ulicy Lelewela. W budynku rozwinęło się przede wszystkim wielkie dzieło sekcji sportowych. To tutaj, począwszy od tenisa stołowego, poprzez wszelkiego rodzaju formy lekkoatletyczne, ale także gry zespołowe, na przykład dominowała piłka siatkowa dziewcząt prowadzona, to także warte podkreślenia, przez Tadeusza Ząbka.
Bezpośrednie zaplecze pierwszoligowej drużyny piłki siatkowej od 1957 roku prowadzone przez Tadeusza Ząbka, gdzie między innymi wychowanką tychże sekcji jest pani Aszkiewowicz, późniejsza nasza reprezentantka Polski na Olimpiadzie. Młodzieżowy Dom Kultury zawsze odpowiadał na potrzeby środowiska. Zawsze był wrażliwy na wszelkiego rodzaju trendy i mody. A późne lata 50., 60. to przede wszystkim podsłuchiwanie Radia Luksemburg, to przede wszystkim trend na wszelkiego rodzaju formy rozrywkowe, na muzykę jazzową, która zaczęła dominować te rozgłośnie. Dlatego i u nas, dla przykładu, Eugeniusz Łaba wyodrębnił ze swojej wielkiej grupy mandolinistów, wyodrębił takie bendy grające już na różnych instrumentach. Rozpoczęła się era gitar elektrycznych. Do tego typu trendów oddziaływania na zapotrzebowanie środowiska zaliczyć można powstanie sekcji radiotechnicznej Andrzeja Lachowicza. To już tutaj na ulicy Lewela 17 wtedy powstaje koło elektrotechniczne, które zakłada Stefan Pawlewski i Krzysztof Tryzna. Z połączenia sekcji radiotechnicznych i elektrotechnicznych w roku 61 powstaje sekcja krótkofalarska. Otrzymujemy licencję na tak na słuchy, jak i nadawanie. Na poddaszu, w ciasnym pomieszczeniu, zainstalowana jest stacja nadawcza, czyli krótkofalarstwo zaczyna dominować. Jest to niesamowicie wtedy popularny sport, dziedzina wśród dzieci i młodzieży, nadająca uprawnienia, licencje, a także z tego względu, że jest to okno na świat. Członkowie tejże sekcji kontaktują się na przykład z Australią, kontaktują się z Ameryką Południową, kontaktują się z Kubą poprzez sesje nadawcze. Ale dzieje się to w nocy. Także ewenement polega też na tym, że ta nasza placówka zaczyna pracować 24 godziny na dobę. Także do pewnego rodzaju takich humorystycznych zdarzeń dochodzi, kiedy to pracujący krótkofalowcy nie powiadamiają na przykład woźnego, ten ich zamyka, oni nie mogą nad ranem się wydostać, więc jedyne okienko w tym pomieszczeniu służy im do machania chusteczką, bo ktoś powinien im otworzyć. Tego typu zdarzenia dość ciekawe. W 63 roku kolejnym szefem, kierownikiem już Domu Kultury Dzieci i Młodzieży zostaje Franciszek Pulit. Na ten czas przypada także pierwszy remont tego budynku. Franciszek Pulit jest to taki wędrujący kierownik, ponieważ on wizytował, hospitował, odwiedzał liczne sekcje koła, krążąc po mieście na rowerze. Potrafił wpadać niezapowiedziany, tylko po to, aby sprawdzić, czy zajęcia się odbyły i czy dzieciom, nauczycielowi niczego nie brakuje, bo praktycznie we wszystkich szkołach świdnickich funkcjonujemy. Maria Skiślewicz odnosi wielkie sukcesy z zespołem pieśni tańca, bo na lata 60. przypada początek funkcjonowania przeglądów zespołów artystycznych. Od szczebla praktycznie miejskiego przez powiatowy, rejonowy, wojewódzki odbywają się, jak to wtedy skrótowcami nazywano, oprze, poprze, woprze. Podkreślić trzeba, że od zarania praktycznie aż do swojej śmierci akompaniatorem tego zespołu jest Jan Chazubski. 1 września 1971 roku na stanowisko kierownika placówki zostaje powołana Teresa Duda. Bardzo ciekawa postać, ponieważ pani Teresa przychodzi do nas z funkcji dyrektora
czy kierownika, już nie wiem, domu dziecka. Zatem niejako wciela wszystko to dobre, co w poprzedniej placówce osiągnęła, czyli opiekuńczość, czyli taki nadzór nad dziećmi. To szczególnie uwidacznia się w tym, że zostaje powołany do życia komitet rodzicielski. Od 71 roku nieprzerwanie do dziś to statutowe ciało, komitet rodzicielski, w zapisach ustawowych jest to Rada Rodziców, a u nas od pierwszych dni ta nazwa komitet rodzicielski się utrwaliła i bardzo systematycznie, współpracując z nauczycielami, działa na rzecz wychowania młodego pokolenia. Pierwsze znaczące ogólnopolskie sukcesy, ponieważ Zespół Pieśni Tańca pod kierunkiem Pelagi Schmidt wyjeżdża na Festiwal Kultury Harcerskiej do Kielc. Dzięki temu, że ciągle współpracujemy z harcerstwem, możemy uczestniczyć w tym festiwalu. Ale droga na festiwal w Kielcach jest bardzo długa. Między innymi trzeba by było osiągnąć sukces w kilku etapach wojewódzkich, być zakwalifikowanym. I mało tego, w owym czasie, początki lat 70., na festiwal w Kielcach wyjeżdżały reprezentacje wojewódzkie. Dlatego przed wyjazdem na festiwal, choćby w 71 roku, nasz zespół pieśni tańca spędza 2 tygodnie takiego zgrupowania warsztatów w Sobótce, łącznie z zespołem pieśni tańca z Bolesławcem. I działa to na tyle skutecznie, że z Kielc potem wracają z laurami, z tak zwanymi złotymi, srebrnymi jodłami. Z historią MDK-u łączy się też taki epizod, że Zygmunt Nicewicz z grupą młodych muzyków rockowych wyjeżdża na tournée do Niemiec, do Austrii, no i nie wraca. Udało mi się przy okazji 50-lecia nawiązać kontakt z panem Nicewiczem. Prowadzi na wspaniały ośrodek w Ramzał, znany choćby z tego, że bardzo często za czasów kariery Adama Małysza to tam swoją bazę mieli polscy skoczkowie narciarscy. Jan Górski zostaje postawiony przed faktem dokonanym, jako wicedyrektor. Od 1 września przyjmuje obowiązki dyrektora. Jest to, że tak się wyrażę, wspaniały strzał w dziesiątkę, ponieważ wydaje się to być nieprawdopodobne, ale jeszcze bardziej rozkręca naszą placówkę. Podnosi jej jakość. Zaczyna tutaj funkcjonować współpraca zagraniczna. Zaczynają się odbywać wyjazdy całych grup Zespołu Pieśni Tańca pani Schmidt, chociażby do Bułgarii. Przyjeżdżają tutaj nauczyciele. Nasza placówka staje się taka wzorcowa. To tu podglądają pracę. 1 kwietnia 1986 roku dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury zostaje Zofia Schill. I wraz z tą osobą rozwijają się kolejne bardzo ciekawe formy. To już nie tylko zajęcia plastyczne, ale tak zwane rękodzieło wkracza w podwoje. Uczono młode dziewczęta haftowania, wyszywania, szycia na maszynie, to wtedy bardzo popularne, ale uczono także wszelkiego rodzaju gotowania, wypieków, ozdabiania stołów, nakrywania do stołów. Tworzy się nowy klimat w placówce, ponieważ pozostałe pracownie są zapraszane do degustacji. Zatem taka współpraca między pracowniami wręcz tutaj kwitnie. I mamy rok 90. Pani Zofia Schill 30 września odchodzi na emeryturę i od 1 października
Dyrektorem MDK-u zostaje pani Anna Łowicka. Kolejne przełożenie kierunku pracy naszej placówki. Pani Anna Łowicka obejmuje stanowisko dyrektora MDK-u, przychodząc ze Świnickiego Ośrodka Kultury. I okazuje się, że MDK staje się wspaniałym takim, może złe słowo weźmy w cudzysłów, producentem imprez, wytwórcą artystów, takim naprawdę kuźnią piosenkarsko-taneczną, teatralną. To przełożenie na ten dział artystyczny jest bardzo, bardzo duże. Dlatego jesteśmy znani, jesteśmy jak gdyby lubiani w środowisku. Talenty świnickie mają tu ciągle swój upust i ciągle możliwość rozwoju. Życie niestety jest okrutne i po ciężkiej chorobie trwającej około roku czasu, to był rak płuc, umiera nam pani dyrektor Anna Łowicka. Ja trafiam 1 września 1990 roku, podejmuję pracę nauczyciela, instruktora, prowadzę zespoły taneczne, także przez kilka lat zespoły teatralne. I tak się składa, że po krótkim czasie zostaję wicedyrektorem, a z chwilą śmierci pani Anny Łowickiej przejmuję obowiązki dyrektora. Od 1 września 1997 po odbyciu się konkursu na to stanowisko pełnię tą rolę do dziś. Tu mnóstwo jest nazwisk. No, trudno nie wymienić chociażby syna pani Marii Skiślewicz, Wojtka Skiślewicza, który tu także pracował i zdobywał laury choćby z zespołem Leckis, wspaniałym zespołem, który w nurcie tanecznym jest tu prekursorem chociażby rock'n'rolla czy mambo. Naprawdę wielka paleta wspaniałych ludzi, których nie da się wymienić jednym cięgiem, bo jest ich naprawdę dużo. Ale cechą charakterystyczną, mimo wszystko przez te 65 lat Młodzieżowego Domu Kultury, jest to, że bardzo mała jest roszada wśród nauczycieli. Tu jeżeli ktoś się sprawdza, zostaje na długie, długie lata. My, nauczyciele, ze szczególnym takim pietyzmem pamiętamy chwilę odejścia na emeryturę, bo są to zawsze nauczyciele z kilkudziesięcioletnim stażem pracy, cieszący się niesamowitą estymą wśród młodego pokolenia, wśród dzieci i młodzieży. Trzeba powiedzieć, że nauczanie w Młodzieżowym Domu Kultury jest inne niż w szkole. Tu nie ma obowiązku szkolnego. Zatem, jeżeli możemy powiedzieć, że ten najmłodszy nasz uczestnik, dziecko 5-6-letnie, jest przyprowadzane przez swojego rodzica, w wielu przypadkach przez rodzica, który sam uczęszczał na zajęcia, który wyśmienicie zna placówkę i zna nauczycieli, to jeżeli to dziecko jest przyprowadzane, to po krótkim okresie czasu samo też potrafi się określić. Chce na te zajęcia chodzić, bądź nie. I nic nie jest w stanie zmusić młodego człowieka do uczęszczania na zajęcia do naszej placówki. Nie mamy tutaj kwestii ocen, nie mamy możliwości wpisywania uwag, a mimo wszystko nasze formy nagradzania świetnie się sprawdzają. Żywym plakatem naszej pracy są laureaci wszelkiego rodzaju przeglądów, konkursów, turniei. Żywym plakatem na to, że można osiągnąć sukces. Zatem kolejne rzesze młodych ludzi odwiedzają naszą placówkę, bo też chcą się spróbować.
Z drugiej strony atmosfera, która tu planuje, czyli praca wieloletnia z daną grupą, z grupą, która się rekrutuje z różnych szkół, z różnych środowisk, z różnych dzielnic naszego miasta, to jest też magnes. Okazuje się, że dzieci chcą się nawzajem poznawać, chcą nawzajem utrzymywać różnego rodzaju relacje przez wiele lat, tylko dlatego, że to nie jest mój kolega z klasy. I też dlatego, że przychodząc tu do MDK-u, są dla nas wartością samą w sobie. Nie przychodzą z bagażem, że oto w poprzednim roku coś tam nawaliłem, albo ciągnie się za mną jakaś łatka. Tak, są czystą kartą i tylko ich osiągnięcia i ich zapał, ich praca świadczy o tym, że zdobywają tutaj swoje laury, swoje sukcesy. A sukcesem dla niektórych jest chociażby występ na forum grupy. Dla niektórych pierwsza praca wysłana na konkurs. Pierwszy model zrobiony, pierwsze zdjęcie, które się udało. Współpraca z rodzicami trwająca nieprzerwanie i wydaje mi się w sposób bardzo zdrowy. To świadectwo na wzajemne uzupełnianie się. My jesteśmy tylko uzupełnieniem procesu wychowawczego, który powinien odbywać się w domu. Takie wspaniałe hasło. Miłość polega na wzajemnym przebywaniu z sobą. Zatem dla nas to, że w statucie mamy zapisane stosunkowo małe grupy, 12-osobowe sekcje, grupy, zespoły, to jest niesamowity plus, bo jesteśmy z tym dzieckiem bezpośrednio. Dla każdego mamy czas, każdego potrafimy wysłuchać. Też tak się uknęło gdzieś tam nieformalnie, że spełniamy tutaj, nauczyciele w MDK-u spełniają taką rolę dziadka, babci, bo mają czas dla młodego człowieka. Zapisany w projekcie organizacji pensum godzin jest niejednokrotnie czystą fikcją i teorią, ponieważ nie da się policzyć czasu, który nauczyciele spędzają na wyjściach, wyjazdach, koncertach, przeglądach, przygotowaniu tych dzieci. Wtedy czasu się nie liczy. Ale buduje się relacje i buduje się wspólny sukces. Miarą przydatności nauczyciela w MDK-u jest liczba dzieci, na jaką oddziaływuje, jaką przyciąga, na jaką emanuje. Zasada mistrz i uczeń. To też bardzo cieszy mnie, że ta zasada jest wśród moich nauczycieli kultywowana. Niejednokrotnie nauczyciel udowadnia, że jest mistrzem. W sposób wymierny. Przykład sprzed miesiąca. Pan Wojciech Kowalczyk zostaje mistrzem Polski nauczycieli. Czyli realizacja tej zasady. Arkadiusz Walerowicz niejednokrotnie wygrywa bardzo prestiżowe zawody modelarskie. Ciągle tańczy z własnym zespołem najstarszej młodzieży, Renata Łukaszewicz-Szczepanik. Kilka czynników jest ważnych, ale pozostaje to samo dążenie MDK-u do udoskonalania, wychowania młodego pokolenia. My nie jesteśmy po to, aby wykształcić mistrzów świata, Europy. Zdarzają nam się mistrzowie Polski, zdarzało nam się w ostatnim okresie uzyskać modelarze, mistrza Czech, mażoretki w tej chwili, myślę, będą stałymi laureatami mistrzostw Polski, ale to nie o to chodzi. Ważne jest to, że młody człowiek uczy się uczestniczyć w kulturze, uczy się odbioru tej kultury poprzez jej współtworzenie. Jeżeli bierze udział w budowie spektaklu teatralnego, to zupełnie inaczej go potem odbierze. To nie trzeba go namawiać, żeby w tym spektaklu potem uczestniczył jako widz, odbiorca. I z każdą inną dziedziną dzieje się dokładnie to samo. Kiedyś się mówiło, że jesteśmy placówką, która odrywa od
patrzenia w ekran telewizora. Teraz staramy się to samo robić z tymi urządzeniami. Oczywiście warto je wykorzystywać, warto je w sposób selektywny, w sposób wybiórczy, warto z nich korzystać, ale równie ważnym zadaniem jest to, co robimy, czyli rodzina, czyli środowisko, czyli chociażby spacery, wycieczki, korzystanie z naszej pięknej historii, tradycji, z tego, co się dzieje wokół, w sposób mądry i wybiórczy. Zmienia się nastawienie MDK-u w stosunku do młodego pokolenia tak, jak zmienia się nastawienie młodego pokolenia do tego, co ich otacza. Zmienia się nam świat bardzo szybko. Technologie informatyczne dominują i my musimy się do tego dostosować. Dlatego cieszę się, że hitem ostatnich lat w MDK-u jest pracownia robotyki. Ze szczególnym uwzględnieniem, że ta pracownia pozyskuje praktycznie środki na swoją działalność i to w bardzo dużych ilościach poprzez współpracę ze strefą ekonomiczną, Wałbrzyską Strefą Ekonomiczną, za co bardzo serdecznie dziękuję. Ale gdyby nie człowiek, gdyby nie Zbigniew Brożbar, gdyby nie podjęcie swego czasu tego wyzwania, że on jako informatyk może się tu zrealizować, odnaleźć, pewnie by tego nie było. To jest dzień dzisiejszy i dlatego nasze zadanie, my musimy być ciągle gdzieś tam na topie. Domeną każdego nauczyciela jest być w te parę kroków z przodu przed swoim uczniem, bo inaczej to się już nie uda. Bardzo bym chciał jako dyrektor tej placówki nie zawieść zaufania rodziców, moich kolegów nauczycieli w tej dobie przekształceń oświatowych. Bardzo bym chciał, aby placówka tego typu, gdzie głęboko wierzę, że jest potrzebna i że spełnia swoją rolę w procesie wychowania i w naszym środowisku, aby poprzez te zawirowania, przekształcenia nie została gdzieś na boku, nie została gdzieś pominięta. Na tym polega moja rola. Bardzo bym chciał, abyśmy ciągle mogli służyć naszym mieszkańcom,